pozwolimy odebrać zdobyczy cywilizacyjnych, nie pozwolimy dalej zaciskać pasa, bo to nie służy rozwojowi gospodarczemu. Jeśli pieniądz nie jest w obiegu, nie daje nikomu dochodu. Walka o prawa ekonomiczne uważamy jako związki zawodowe za naszą główną powinność. To są nasze podstawowe związkowe prawa. Opowiadamy się za wzmocnieniem porządku społecznego, ale także proponujemy jako całość związków zawodowych w Europie, jako Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, nowy ład społeczny. Zaproponowaliśmy to w stosownych dokumentach. Ostrzegamy także naród przeciwko paktowi Euro Plus, co on może przynieść dla społeczeństwa. Przeciwko złej polityce w dniu jutrzejszym protestujemy. Protestują polskie związki, związki europejskie, bo taka jest nasza powinność w tym czasie. Zapraszamy wszystkich na tą manifestację jutrzejszą. Myślę, że będziemy razem, wykazując determinację i przeciwstawiając się złym rządom. Dziękuję. Szanowni Państwo, związki zawodowe w Polsce, jak i w Europie, są przede wszystkim za dialogiem społecznym i za rozmowami przy stole negocjacji. Jeżeli one nie przyniosą skutków, jak widać, różnie to bywa, musimy wychodzić na ulicę. Ta jutrzejsza demonstracja to też jest jakaś nasza determinacja i pokazanie tego po raz kolejny, że chcemy dialogu, a nie arogancji ze strony władzy. Nie sądziliśmy, że ta jutrzejsza demonstracja zbiegnie się w okresie tak trudnym dla ludzi pracy i związków zawodowych w Europie, co jest dla nas bardzo ważne, aby w dniu jutrzejszym pokazać, że to wszystko nie jest tak pięknie, jak mówią politycy, którzy mówią o solidarnej Europie, ale zaznaczam, tylko o niej mówią, a nie ma to nic wspólnego z faktami, bo walka z kryzysem powinna być realizowana poprzez rozwój, a nie poprzez cięcie kosztów. Rano mieliśmy spotkanie z koleżankami i kolegami z Grupy Wyszehradzkiej, Słowacji, Czech i Węgier i te same problemy, które są u nich, są i w Polsce i na pewno w większości państw europejskich, czyli walka z tymi, którzy dbają jeszcze o interesy pracowników, czyli ze związkami zawodowymi. Jesteśmy dla rządzących złem koniecznym. Coraz większa arogancja władzy. Decyzje nie są podejmowane przez poszczególne rządy, tak jak mówili koledzy z Węgier. Podejmuje je nie rząd, tylko podejmuje je Orban. Samo jest w Polsce. Decyzje bardzo trudne i bolesne nie podejmuje rząd, tylko podejmuje Donald Tusk.